Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy na szczycie ONZ, gdzie apelował o przyspieszenie postępu agendy 2030. Mówił wprost, że ten postęp jest dziś niewystarczający. Pytanie, czy w polskiej racji stanu jest rzeczywiście wspieranie tego typu projektów? O tym w dzisiejszym odcinku. Również o. Przygotowaniach do modyfikacji, do skorygowania doktryny odstraszania jądrowego Federacji Rosyjskiej. Pytanie, czy jest to tylko i wyłącznie papierowy tygrys, broń jądrowa w dzisiejszych czasach, czy rzeczywiście istnieje realna groźba jego, jej użycia. No i wreszcie temat właściwie najbardziej gorący geopolityczny współ... obecnie w ostatnich miesiącach, czyli eskalacja. Napięcia na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach bombardowanie przez Izrael Libanu. Pytanie, czym się to może skończyć i czy Izrael zatrzyma się tylko i wyłącznie na walce z Hamasem i z Hezbollahem, czy Posunie się dalej. Ostatni temat dziś to wizyta Wołodymyra Zełęskiego w Stanach Zjednoczonych. Wizyta długa, od 22 do 27 września. I pytanie, czy było to dyplomatyczne zwycięstwo, czy wręcz odwrotnie, dyplomatyczna porażka. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie już jutro, 29 września 2024 roku, do areny Gliwice na Network Expo Polska, na wielkie spotkanie, wielkie targi, spotkanie z twórcami internetowymi, niezależnymi twórcami podcastów, kanałów na YouTube. Spotkajmy się, będzie możliwość porozmawiania, wysłuchania prelekcji, debat bardzo interesujących. Będzie możliwość zakupu książek, prelegentów, uzyskania autografów, zrobienia sobie wspólnych zdjęć. Także zapraszam serdecznie. Ja będę od godziny 11 na stoisku przy kio na, na, w kiosku numer C6. Także kto chce mnie spotkać jutro w Gliwicach, zapraszam do stanowiska numer C6 od godziny 11:00. Informuję także, że będę uczestniczył w bardzo ciekawej debacie geopolitycznej o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa polskiego, która odbędzie się na scenie numer 2, scena numer 2 od godziny 12.40. Przewidziana jest to godzinna debata od 12.40 do 13.40. Także serdecznie, Szanowni Państwo, zapraszam. Będę na stanowisku numer C6 od godziny 11.00. Następnie będę na scenie numer 2 od 12.40 na debacie, no i później wracam na. Swoje stanowisko. Będzie można mnie tam spotkać także po debacie. Serdecznie zapraszam. Link do strony, gdzie uzyskacie Państwo więcej informacji, widzicie na swoich ekranach. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania tego kanału, do wspierania go, do lajkowania, komentowania, do udostępniania linku do tego nagrania w mediach społecznościowych. I przechodzimy do pierwszego tematu. W mijającym miesiącu prezydent Andrzej Duda wziął udział w 79 zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, a konkretnie w szczycie poświęconym celom tak zwanego zrównoważonego rozwoju. I to jest wiadomość niezwykle istotna i Treść przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy jest niezwykle istotna. Ona nie została jakoś specjalnie poddana analizie przez media głównego nurtu w Polsce, a to bardzo, bardzo źle, dlatego że prezydent Duda powiedział tam bardzo istotne słowa, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Krótko mówiąc, gdybym miał podsumować to w jednym zdaniu, to prezydent Duda... Tak naprawdę martwi się, że postęp agendy 2030 jest wciąż niewystarczający. Agenda 2030 to jest rezolucja, którą Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 25 września 2015 roku, i ono w takim ogólnym założeniu miało przedstawić, ta agenda miała przedstawić taki plan poprawy poziomu dobrobytu. Wszystkich ludzi na świecie i tak zwanych warunków środowiskowych. Ta Agenda 2030 opisuje 17 celów tak zwanego zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nim zadań. I tam jest najróżniejsze te zadania, począwszy od równości płci, przez ochronę środowiska, przestrzeganie praw człowieka itd. itd. Warto zauważyć, że pojęcie zrównoważony rozwój stało się odmieniane przez wszystkie przypadki, przez środowisko, chociażby skupione wokół Klausa Schwaba, wokół koncepcji wielkiego resetu, wokół Międzynarodowego Forum Ekonomicznego. No, tutaj odsyłam Państwa do kapitalnych książek. Profesora Jacka Janowskiego z Politechniki Warszawskiej. Wielki projekt poświęcony właśnie koncepcji wielkiego resetu. Niezwykle bogaty, erudycyjny, mnóstwo ekspertów zaangażowanych w ten projekt. Warto się temu rzeczywiście bliżej przyjrzeć. Natomiast tutaj na tym zgromadzeniu, 79 Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Prezydent Andrzej Duda absolutnie bezkrytycznie wyraził swoje poparcie dla tejże właśnie polityki zrównoważonego rozwoju, czyli tak naprawdę takiej agendy, jak to się, w, jak to się mówi w tym żargonie środowisk nastawionych bardzo na globalizację, środowisk nastawionych na te wszystkie nowoczesne ideologie związane z szeroko pojętym także marksizmem kulturowym, no i to jest moim zdaniem niezwykle niebezpieczne, to jest w mojej ocenie sprzeczne z polską racją, z polską racją stanu, przede wszystkim z polskim interesem narodowym. Musimy sobie zdawać sprawę, że ta lewicowa agenda. Środowisk globalistycznych, no bo tak trzeba nazywać to mówienie o zrównoważonym rozwoju, jest tak naprawdę promowaniem i, tra i transformacji energetycznej, skrajnie niekorzystnej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. Jest yy, tak naprawdę promocją. Yy, Wszystkiego tego, co, co też środowiska lewicowe rozumieją jako transformację seksualną, wszystko to, co związane właśnie z marksizmem kulturowym, z edukacją seksualną w duchu środowisk, prawda, tęczowych itd., tak itd., tak no to jakby ma oczywisty swój wymiar ideologiczny, co do tego nie ma żadnych, żadnych wątpliwości, podobnie zresztą jak jak kwestie koncepcji praw zwierząt, ograniczeń, jeśli chodzi o produkcję mięsa, jeśli chodzi o takie no, ingerowanie w to, co ludzie mają na talerzu i ingerowanie w to, jak ludzie się przemieszczają, jak ludzie prawda, podróżują, kwestia ograniczenia mobilności ludzi, promowania. Tak zwanego Zielonego Ładu, chociażby w Unii Europejskiej, czyli ograniczenia produkcji aut z silnikami spalinowymi, i tak dalej, i tak dalej. No, wiemy, że jest to ideologia, której zresztą poświęciłem sporo, sporo miejsca, jeżeli chodzi o w swoich podcastach, odcinkach podcastu geopolitycznego. Odsyłam po raz kolejny Państwa do mojej rozmowy z świętej pamięci Krzysztofem Karoniem. Polecam książkę po raz kolejny, właśnie Krzysztofa Karonia. Która świetnie opisuje tę ideologiczną bazę tych, tej całej tej, tej transformacji, prawda, świadomości współczesnych, nazwijmy to w cudzysłowie elit, elit lewicowych na tak zwanym kolektywnym zachodzie. Co do pana prezydenta Andrzeja Dudy, to tutaj absolutnie nie ma, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że że jest to wystąpienie na forum ONZ, niezwyk... było niezwykle ak... naiwne, po prostu bardzo naiwne. Twierdzenie o tym, że na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, że ONZ dzisiaj pozostaje fundamentem światowego porządku, to jest cytat z prezydenta Dudy, to jest naiwne oczywiście. No spójrzmy na. Ostatnie ponad, ostatnie ponad 20 lat, tak? po 2001 roku. Mnóstwo ofiar różnych konfliktów, różnych wojen, interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W wyniku interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych, zdaniem Brown University, program Cost of War zginęło blisko milion ludzi. Gdzie było ONZ? ONZ stało się swego rodzaju też instrumentem, takim, który oczywiście daje spokój ducha, w cudzysłowie, części ludzi wierzących w prawo międzynarodowe, ale z drugiej strony w żaden sposób ONZ nie wyhamował nie, tych wszystkich konfliktów międzynarodowych. Spójrzmy na to, co się dzieje w Strefie Gazy po 7 października 2023 roku, co się dzieje obecnie w Libanie. Spójrzmy na Sytuację niestabilną w Libii, w Iraku. No, to, są, to są kwestie, których absolutnie ONZ nie rozwiązała i trudno nazwać Organizację Narodów Zjednoczonych fundamentem światko światowego porządku, no bo przestała być nim już dawno, tak, tak naprawdę. To jest bardzo naiwne stwierdzenie prezydenta, prezydenta Dudy. Natomiast ta, to poparcie, to poparcie dla tak zwanego paktu dla przyszłości i wzmacnianie tego w duchu agendy 2030, no jest po prostu moim zdaniem niepoważne i pokazuje tak naprawdę intencje. Tej klasy politycznej, która rządzi Polską po roku 1999. Niektórzy powiedzą po roku 1989, no ale wiemy, że te trendy się bardzo wzmocniły po roku 1999, kiedy Polska stała, no, zaczęła realizować tak naprawdę strategię amerykańską w tej części Europy i także absolutnie bezkrytycznie powielając takie kwestie ideologiczne związane z agendą środowisk lewicowych, jak agenda. 2030. W minionym tygodniu prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przewodniczył stałemu posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa do spraw odstraszania nuklearnego. To jest niezwykle istotna rada, zajmująca, będąca oczywiście przy Kremlu. Hmm, i zajmująca się wytyczaniem takich strategicznych wektorów, jeśli chodzi o użycie broni jądrowej. Po raz pierwszy w najnowszej historii, czy w ogóle po raz pierwszy w historii tejże, tejże rady, wystąpienie prezydenta po, podczas tego posiedzenia organu do spraw odstraszania nuklearnego zostało opublikowane. I możemy się dowiedzieć, że prezydent Rosji wyraził zamiar wprowadzenia zmian do rosyjskiej doktryny jądrowej. Powiedział wprost o korekcji, o skorygowaniu tejże doktryny jądrowej i według prezydenta Putina Kreml będzie mógł odpowiedzieć bronią jądrową w, sytu... w nowych, można powiedzieć, w trzech nowych sytuacjach. To jest bardzo istotne. Trzy nowe sytuacje. Po pierwsze, jeżeli dojdzie do agresji na Rosję, przez państwo, które nie posiada broni jądrowej, ale Uderzy z udziałem lub przy wsparciu mocarstwa atomowego. To jest pierwszy warunek właśnie te, tej, tej, tego użycia broni jądrowej w tej nowej skorygowanej strategii. Po drugie, jeżeli jeżeli strona rosyjska uzyska wiarygodne informacje o masowym starcie środków napadu powietrznego czy powietrzno-kosmicznego i przekroczenie przez nie granic Rosji. Chodzi tutaj o samoloty strategicznego i taktycznego lotnictwa, pociski kierowane aparaty bezzałogowe Rakiety hipersoniczne, czy też inne środki latające, jak to wyraził prezydent Rosji. No i wreszcie trzeci bardzo ważny. Warunek użycia tej broni jądrowej w tej skorygowanej strategii, czyli jeżeli dojdzie do krytycznego zagrożenia suwerenności bronią konwencjonalną, zarówno Rosji, jak i Białorusi. To też jest bardzo istotne, ponieważ te ostatnie wystąpienia w mijającym tygodniu prezydenta Łukaszenki też wskazują na to, że jeżeli Białoruś zostałaby zaatakowana, jeżeli suwerenność Białorusi zostałaby zagrożona, to wówczas państwo związkowe Rosji i Białorusi jest skłonne do użycia broni jądrowej. Jednocześnie warto zauważyć, że prezydent Putin zapowiedział rozszerzenie listy państw i sojuszy wojskowych, sojuszy militarnych, w stosunku do których będzie stosowane odstraszanie jądrowe. Ma być uzupełniony spis zagrożeń wojskowych i właśnie dla, dla których przewiduje się tak, zwane, tak zwaną neutralizację przy użyciu atomowego odstraszania. I to jest, szanowni Państwo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Mamy do czynienia z ewidentną eskalacją, ewidentnym wejściem na wyższy szczebel drabiny eskalacyjnej w tym konflikcie hegemonicznym, który dzisiaj na świecie obserwujemy. No oczywiście można powiedzieć z jednej strony, że Kreml niejednokrotnie już groził użyciem broni jądrowej, to fakt. Widzimy to zwłaszcza to nasilenie się tego typu gruźb po roku 2022, po tej nowej odsłonie, po tej nowej eskalacji wojny na Ukrainie. Niemniej jednak już zapowiedź jasnych zmian w doktrynie użycia broni jądrowej jest no, tym absolutnym wejściem na wyższy szczebel drabiny eskalacyjnej, i w mojej ocenie wcale broń jądrowa nie, nie może być dzisiaj traktowana jako papierowy tygrys, jako tylko taki straszak, który znamy jeszcze z historii zimnej wojny, prawda? gdzie była ta równowaga nuklearna. No dzisiaj świat nie jest dwubiegunowy, dzisiaj świat nie jest jednobiegunowy. Jednobiegunowa chwila już dawno minęła. Mamy do czynienia z wykuwaniem się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego z konfliktami o charakterze hegemonicznym i to znamionuje przesunięcie tego, powiedziałbym, tej czerwonej linii użycia także broni, broni jądrowej, nawet jeżeli byłaby tylko niewielka szansa na użycie tej broni, no trzeba zawsze w scenariuszach modelować takie, takie warianty, a musimy sobie zdawać sprawę, że te wszystkie trzy. Warunki, o których powiedział Władimir Putin, no niestety mogą zaistnieć w kontekście wojny na Ukrainie. Polska jest dzisiaj bardzo mocno zaangażowana we wspieranie militarne Ukrainy, w eskalowanie napięcia w relacjach z Rosją i z Białorusią, i niestety, i niestety może to doprowadzić do rozwoju tego konfliktu, łącznie z użyciem broni, broni jądrowej. Mówię cały, oczywiście, cała ta sytuacja geopolityczna, bo tu nie jakby Polska, zdajemy sobie sprawę, jak, jaką pełni rolę, pełni rolę zderzaka strategicznego mocarstw anglosaskich, niemniej jednak trzeba założyć, że ta eskalacja może doprowadzić do użycia broni jądrowej. Pytanie, gdzie ona mogłaby być użyta? Czy na Ukrainie, czy ewentualnie w stosunku do kraju natowskiego. I tutaj wielu ekspertów w Polsce uważa, że to jest to jest absurd, że Rosja nie użyłaby taktycznej broni jądrowej w stosunku do krajów natowskich, no ale właśnie tu się pojawia pojawia ten, ta, to istotne zastrzeżenie. Mówimy o taktycznej broni jądrowej, e, czyli jeżeli porównamy sobie to do drabiny eskalacyjnej tworzonej przez ojców amerykańskiej doktryny termo b, wojny termojądrowej na przykład. Chociażby do doktryny Kana, no to widzimy, że wcale to nie musi pociągnąć za sobą zniszczenia całego świata. To wcale nie musi, to wręcz odwrotnie użycie taktycznej broni jądrowej może doprowadzić do deeskalacji. To mówi się o tak zwanym deeskalacyjnym użyciu taktycznej broni jądrowej, czyli właśnie do tego, aby skłonić drugie mocarstwo czy drugi blok polityczno-militarny do tego, aby usiąść do stołu rozmów. No niestety obawiam się, że Polska może być jednym z celów takiego potencjalnego deeskalacyjnego użycia taktycznej broni jądrowej, jeżeli będzie następowała eskalacja w takim trybie, w jakim obecnie następuje. I to jest strasznie, i to jest oczywiście straszne. Musimy sobie przypomnieć chociażby wypowiedzi bardzo wpływowych ekspertów rosyjskich, takich jak profesora Siergija Karaganowa, który jeszcze latem ubiegłego roku proponował, czy proponował, no omawiał tak zwane Właśnie y, uderzenie na umowny Poznań. To jest, to jest cytat z profesora, y, z profesora Karaganowa. No musimy sobie zdawać sprawę, że przez Polskę idzie główne wsparcie militarne dla Ukrainy i Polska w, w tym kontekście jest potencjalnym celem dla takiego deeskalacyjnego y, użycia broni, y, broni jądrowej. Y, to jest sytuacja niezwykle niebezpieczna, i celem decydentów państwa polskiego powinna być deeskalacja, powinno być dążenie do jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie i normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Poza strategicznymi interesami amerykańskimi, Polska nie ma dzisiaj żadnego interesu, tak naprawdę, aby. Wspierać militarnie Ukrainę czy yy, konfrontować się z Rosją i Białorusią. Mówię tu oczywiście o strategicznych celach amerykańskich, które są Polsce narzucane. No, Polska przyjęła po 1989 roku taką, a nie, taki, a nie inny wektor geostrategiczny, zwłaszcza po roku 1999, o czym już dzisiaj powiedziałem. I to jest konsekwencja, ale wystarczy poczytać chociażby amerykańskich teoretyków, wielokrotnie przeze mnie przywoływanego profesora Johna Mirschheimera, aby zrozumieć, że te procesy są znacznie głębsze. Że Amerykanie bardzo cynicznie i bardzo, powiedziałbym, przedmiotowo traktują państwo polskie, i nie ma się co łudzić co do tego, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Polska zostanie poświęcona w ofiarze w ofierze. Polska zostanie poświęcona w ofierze, tak jak została poświęcona Ukraina, i tutaj. Artykuł 5 nie ma jakby nic do, do rzeczy. No, musimy sobie zdawać sprawę, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego mówi o tym, że każde państwo decyduje w jaki sposób może udzielić pomocy temu państwu napadniętemu. To wcale nie musi być przesłanie dwóch dywizji pancernych przez, przez takie państwo. No Tutaj musimy być realistami, po prostu musimy być realistami i zdawać sobie sprawę, że Polska w z takiej konfrontacji no, nie wyjdzie zwycięsko. No, żadne państwo na, na terenie, którego zostanie użyta broń jądrowa, no, nie, będzie, nie będzie zwycięstwem, nie będzie zwycięzcą. I nie mówimy tutaj o żadnych zwycięstwach moralnych, bo to nie ma żadnego sensu, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Wiemy, że w stosunkach międzynarodowych obowiązuje prawo siły i, i widać to, jak w, w kalejdoskopie, patrząc na dzisiejsze stosunki międzynarodowe i warto unikać tego typu tego typu Zagrożeń, tym bardziej, że one, tak jak mówię, cały czas wzrastają. Nawet jeżeli przyjrzymy się temu wystąpieniu Władimira Putina jeszcze w lipcu bieżącego roku na Petersburskim Forum Ekonomicznym, to wtedy też padały tego typu właśnie ostrzeżenia. Tego typu ostrzeżenia. Dlatego warto prowadzić politykę deeskalacyjną, warto prowadzić politykę mediacyjną na rzecz zakończenia jak najszybszego wojny na Ukrainie, ponieważ to, nie jest, to jest nie nasza wojna. A sytuacja, w której Ukraińcy dostaną do ręki broń dalekiego zasięgu, może spowodować eskalację do poziomu użycia taktycznej broni jądrowej. Izrael odrzucił apele o 21-dniowe zawieszenie broni w konflikcie z Hezbollahem i rozpoczął bombardowanie Libanu, w tym Bejrutu. To już tutaj warto podkreślić, że z tym apelem o zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem wystąpiły państwa Zachodu, także Stany Zjednoczone, natomiast też, oczywiście też państwa regionu, takie jak Arabia Saudyjska, ale tutaj kluczowe były Stany Zjednoczone. Mimo to Benjamin Netanyahu zdecydował się na uderzenie na Liban. No myślę, że wszystkie osoby zainteresowane sprawami międzynarodowymi widziały już te nagrania, widziały te obrazy. Z Libanu, płonącego Libanu. Musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja jest niezwykle krytyczna, że Izrael zdecydował się na powiedziałbym takie wypowiedzenie wojny yy, świ światowi szyickiemu. To ta wojna z Hamasem i teraz wojna z Hezbollahem, to co także omawiałem w podcaście geopolitycznym, ta operacja izraelskich służb specjalnych z wybuchającymi pagerami, krótkofalówkami, sprzętem AGD i tak dalej, i tak dalej, no to jest szeroko zakrojony plan eliminacji sojuszników Iranu. To jest przygotowywanie się, właściwie to jest już wejście w taką fazę. Pośredniej konfrontacji z największym wrogiem Izraela, przynajmniej z tym państwem, którego Izrael uważa za największego swojego wroga, czyli z Islamską Republiką Iranu. Mówiłem od wielu lat, że Izrael się przygotowuje, że te, te już w ostatnich latach mówiłem, że te przygotowania są bardzo, ale to bardzo zaawansowane, łącznie z symulacjami uderzeń lotniczych i rakietowych i bezzałogowych na, na Iran. Natomiast to rozpoczęcie ta, rozpoczęcie konfliktu z Hamasem i no, zrównanie z Ziemią Strefy Gazy, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, plus próba wyeliminowania Hezbollahu, to jest nic innego jak pośrednie uderzenie w Iran. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wielokrotnie mówiłem także o tym, że Izrael posiada najbardziej radykalny, moim zdaniem, rząd od chwili powstania państwa Izrael. W związku z tym. To jest powoli, jest to jakby pewna strategia salami odcinania tych kluczowych sojuszników Iranu, po kolei ich eliminowanie. Tak, aby no, nie konfrontować się z całym światem szyickim w sytuacji, kiedy dojdzie do bezpośredniej konfrontacji z Iranem. Dlatego, dlatego Izrael się właściwie nie ogląda tutaj ani na prawo międzynarodowe, ani na ONZ, tak ceniony i hołubiony przez na przykład prezydenta Andrzeja Dudę, o czym dzisiaj już powiedziałem, ale widać, że konsekwentnie, brutalnie realizuje swoją strategię, czyli właśnie odcinania tych kolejnych sojuszników, sojuszników Iranu. I to jest niezwykle niebezpieczne, szanowni państwo, ponieważ to prowadzi do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dzisiaj świat, szeroko pojęty świat islamu, nie tylko świat arabski, nie tylko świat szyicki, ale szeroko pojęty świat islamu jest właściwie bezradny wobec polityki Izraela. Wielokrotnie krytycznie, bardzo krytycznie na ten temat wypowiadał się chociażby prezydent Recep Erdogan, prezydent Turcji. Natomiast no, nie widać tutaj żadnej koalicji państw islamskich, państw muzułmańskich, które byłyby w stanie powstrzymać to, co się dzieje, ten rozlew krwi na Bliskim Wschodzie. Widzimy, że następuje eskalacja, że nawet Stany Zjednoczone nie są w stanie tutaj powstrzymać Benjamina Nataniaku, mimo tego, że gościł on przecież w mijającym tygodniu w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, był w Nowym Jorku, wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, natomiast powiedział wprost i to jest pokazanie tej pewności siebie obecnego rządu Izraela, że izraelska armia będzie nadal uderzać w Hezbollah i to użył tego określenia, że będzie uderzać z pełną siłą i nie zatrzyma się dopóki nie osiągnie swoich celów. Wydaje się, że Izrael, Izraelscy wojskowi wyciągnęli bardzo istotne wnioski, wyciągnęli lekcje z wojny z 2006 roku, o wiele lepiej przygotowali to uderzenie na Hezbollah, chociażby jakby ta operacja wywiadowcza z pagerami i tak dalej pokazuje, że jest to bardzo mocno, bardzo głęboko przygotowane i to nie jest, że tak powiem, Taki afekt. To nie jest decyzja chwili, tylko było to przygotowywane od wielu lat. Izrael Katz, szef msz Izraela, napisał wprost w mediach społecznościowych, że nie będzie żadnego zawieszenia broni na północy. Izrael chce po prostu całkowicie zlikwidować Hezbollah, zlikwidować jego dowództwo, kierownictwo i co do tego właściwie nie ma większych, większych złudzeń. No i doszło do tego, że właściwie. Liban stanął w obliczu takiego kryzysu, chyba najpoważniejszego, albo jednego z najpoważniejszych w swojej historii, który zagraża jego istnieniu, i to jest, to jest coś, co powtarzają czołowi politycy dzisiaj, prawda? Libanu. Natomiast pytanie, co dalej, bo jakby. Te zapowiedzi strony izraelskiej są oczywiste. Izrael się nie zatrzyma, w związku z tym możemy spodziewać się moim zdaniem eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie. Ona niewątpliwie będzie formatować całą politykę międzynarodową, będzie bardzo mocno także pozycjonować politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, które w mojej ocenie będą dążyły do jakiejś formy odprężenia z Rosją, aby móc bardziej zaangażować się na Bliskim Wschodzie, jeżeli dojdzie do realnej groźby wojny z Iranem. W dniach 22-27 września bieżącego roku Włodymir Zełenski odwiedził odwiedził Stany Zjednoczone. Musimy też pamiętać, że 20 maja bieżącego roku zakończyła się formalnie zgodnie z konstytucją Ukrainy kadencja prezydencka Zełenskiego, niemniej jednak przez Stany Zjednoczone jest nadal uznawany za prezydenta został dopuszczony do wystąpienia na forum ONZ na Zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Spotkał się z prezydentem Joe Bidenem, spotkał się także z kandydatami ubiegającymi się o ten urząd. Przypomnę, że wybory odbędą się w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie 5 listopada bieżącego roku. Spotkał się zatem z Kamarą Harris i z Donaldem Trumpem, nie bez oczywiście przeszkód, jeżeli chodzi o tego drugiego. Odwiedził fabrykę amunicji w stanie Pensylwania, co stało się także takim mocnym zarzutem wo wobec demokratów. Republikanie zaczęli oskarżać demokratów, że to jest tak naprawdę element kampanii wyborczej Kamali Harris, i tak dalej, i tak dalej. USA przy okazji ogłosiły uruchomienie pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy o łącznej wartości 8 miliardów dolarów. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że poza tymi zapewnieniami, poza tymi ogólnymi chęciami, które establishment amerykański wyrażał, to tak naprawdę podróż Zełęskiego nie przyniosła żadnych rezultatów, a na pewno nie tych, które były oczekiwane przez ukraiński establishment, to co miał przedstawić Zełęski, tak zwany plan zwycięstwa, tak on był określany. No, nie został ujawniony, nie został upubliczniony. Natomiast po tych wszystkich doniesieniach medialnych także z otoczenia prezydenta Bidena widać, że ten plan nie zyskał akceptacji administracji prezydenckiej obecnej obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Został potraktowany jako nierealistyczny, maksymalistyczny, no kompletnie oderwany, krótko mówiąc, od od rzeczywistości. Już fakt, faktem jest, że ta wizyta Zełenskiego spowodowała ogromne zaniepokojenie republikanów, nie tylko z uwagi na te, te odwiedziny w fabryce amunicji, ale w ogóle to, że w, odwiedził Pensylwanię, czyli jeden z kluczowych tak zwanych swing states, tych, tych właśnie takich niepewnych stanów, jeżeli chodzi o wynik wyborczy, które się wahają. Raz popierają republikanów, raz, raz demokratów. Nie są bastionem ani jednej, ani drugiej, drugiej partii. No krótko mówiąc, Okazuje się, że te ambicje Załęskiego dotyczące uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, zaproszenia do NATO, poparcia dla działań ofensywnych na terytorium Federacji Rosyjskiej czy jeszcze większej pomocy finansowej dla, dla Kijowa nie spotkały się z entuzjazmem. I to mówię najdelikatniej jak tylko potrafię. Krótko mówiąc, Ukraina nie została potraktowana poważnie. Widać, że... Kolektywny Zachód, także Stany Zjednoczone są już zmęczone tą, tą wojną. Widać, że postępująca eskalacja nie jest nikomu na rękę, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. A sytuacja na Ukrainie, jeżeli będzie eskalowała w ten sposób, jeżeli Załęcki otrzyma zielone światło, chociażby od czy przede wszystkim od Amerykanów i Brytyjczyków, może doprowadzić do użycia taktycznej broni jądrowej. W związku z tym, w kontekście eskalującego napięcia na Bliskim Wschodzie, jest to absolutnie sprzeczne z amerykańską dzisiaj, amerykańskimi interesami, na, w dłuższej oczywiście perspektywie. Samo zaatakowanie J.D. Vansa przez Zełęskiego spotkało się z fatalnym, z fatalnym odbiorem i też musimy sobie zdawać, zdawać sprawę. Jego zresztą wywiad prawda, który został opublikowany w Stanach Zjednoczonych, no, mówię o, o tym wywiadze, wywiadzie dla New Yorkera, no, nie zrobił dobrego dobrego gruntu do jakiegokolwiek zacieśnienia relacji tutaj Kijowa z Waszyngtonem i jakiejś nowej odsłony, prawda, tego, tego konfliktu, co oczywiście nie znaczy, że, że takiego placetu Zęński nie dostanie w przyszłości. Niemniej jednak na dziś widać, że, że te nastroje krytyczne wobec Ukrainy, wobec samego i jego otoczenia bardzo mocno wzrosły w Stanach Zjednoczonych i też trzeba mieć to na uwadze. Widać, że również w Niemczech bardzo wzrasta ta tendencja do wygaszania tego konfliktu na Ukrainie i to powinno być absolutnym kubłem zimnej wody dla decydentów w Polsce. To chłodne Właśnie, mroźne przyjęcie planu zwycięstwa, w cudzysłowie, planu zwycięstwa w Waszyngtonie powinno dawać do myślenia. Decydentom w Polsce, którzy są chyba bar, bardziej hura optymistyczni niż najbardziej optymistyczni przedstawiciele oligarchów ukraińskich. I to jest, to bardzo źle znamionuje dla państwa polskiego, dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ Polska może być po raz kolejny, to powtarzam, uznana za takiego kozła ofiarnego, także przez establishment ukraiński. Dziękuję Państwu za uwagę.